Dzień dobry, witam Państwa serdecznie na naszym kolejnym spotkaniu wtorkowym. Przy okazji, czy korzystając z okazji, pamiętajmy, że dzisiaj Dzień Babci, także po zakończonym śniadaniu zadzwońmy, czy po pracy odwiedźmy naszych nestorów. Szanowni Państwo, dzisiaj krótko kolejne 6 pytań, które tak naprawdę dotyczą stricte zasad takiego postępowania na co dzień z ochroną danych osobowych i z systemem ochrony danych osobowych, który dla Państwa przygotowaliśmy. Pierwsze pytanie, które się dosyć często pojawia, to jest Państwa prośba o zgodę na zgodę dla klienta, cokolwiek ona oznacza. Bardzo często wtedy tłumaczymy Państwu, że zgoda dla klienta może stanowić przesłankę legalności przetwarzania tylko w określonych okolicznościach. Sam fakt, że przetwarzamy dane osobowe klienta, wynika z chęci nawiązania umowy lub wykonania tej umowy między nami a klientem. I wówczas tak naprawdę żadna zgoda nie jest potrzebna. Jeżeli natomiast mówimy o newsletterze, to wówczas świadczymy usługę drogą elektroniczną. Zatem owszem, zgoda będzie jak najbardziej potrzebna, ale również będzie wymagana zgoda na świadczenie usługi drogą elektroniczną, o której mowa w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Zatem w tym przypadku też zgoda będzie na stronie internetowej w postaci checkboxa. Co jeszcze możemy powiedzieć o zgodzie dla klienta? Zgodą może być wykorzystanie jego danych osobowych do celów marketingowych. Tutaj też możemy powiedzieć, że w przypadku, kiedy jesteśmy podmiotem niepublicznym, to przetwarzanie danych w ramach marketingu bezpośredniego, marketingu usług i produktów własnych, nie potrzebujemy dodatkowej zgody, o której mowa w artykule 6 ust. 1 litera A, ale tak naprawdę wystarczająca będzie przesłanka tak zwanego uzasadnionego interesu prawnego administratora danych. Zatem też nie będziemy potrzebowali dodatkowej zgody. Innymi słowy, naprawdę rzadko kiedy będziemy potrzebowali dodatkową zgodę od klienta. Może się okazać, że wykonując jakieś czynności reklamacyjne będziemy potrzebowali na przykład adresu telefonu albo adresu numeru telefonu albo adresu mailowego po to, żeby poinformować naszego klienta o rozpatrzeniu reklamacji. W tym wypadku również przetwarzanie tych danych będzie niczym innym jak działaniem zgodnie z przepisem prawa. Także też nie potrzebujemy dodatkowej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Zatem naprawdę bardzo rzadko będą te zgody potrzebne. Dobrym przykładem będzie umieszczenie referencji klienta na naszej stronie internetowej. Wówczas rzeczywiście wskazanie takiej referencji, podpisanie jej z imienia, nazwiska naszego klienta rzeczywiście będzie wymagało dodatkowej zgody. Także proszę zwrócić uwagę, że sama zgoda dla klienta i wzór nie istnieje. W zależności od kontekstu przetwarzania i zasad, którym mają służyć te dane, czy kontekstowi przetwarzania, którym mają służyć te dane, wtedy będzie rzeczywiście taki wzór zgody potrzebny. I proszę pamiętać też, że te klauzule zgody będą przygotowane dla Państwa dokładnie takie, jakie są potrzebne. Także proszę się nie martwić o wzory, tylko proszę w razie potrzeby albo w razie wątpliwości, czy istnieje przesłanka legalności przetwarzania danych osobowych klienta, proszę zwracać się bezpośrednio do nas. Na pewno przygotujemy stosowną klauzulę zgody. Przechodzimy do kolejnego pytania. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Jaki dostęp do dokumentów powinni mieć członkowie zespołu, komisji? A, rzeczywiście, trzeba przyznać, że zmiany w przepisach ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych powodują często problemy interpretacyjne. Natomiast wyraźnie wskazane jest w ustawie o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych, jaki dostęp mają mieć osoby, które dane dotyczą. Dostęp do tych dokumentów, do tych oświadczeń, do tych danych osobowych, które są wymagane w celu zrealizowania świadczenia. Warto tylko zwrócić uwagę, że ustawodawca wpisał wyraźnie obowiązek posiadania pisemnego upoważnienia do przetwarzania danych osobowych. Tym bardziej pamiętajmy, że będą to w większej mierze szczególne kategorie danych.
Zatem nie określajmy raczej, jaki dostęp do dokumentów powinni mieć członkowie zespołu, a raczej zwróćmy uwagę na to, jaki zakres upoważnienia do jakich procesów czy zbiorów powinni mieć członkowie takiego zespołu czy komisji, bo różnie jest to oczywiście nazywane. Pamiętamy, po zmianach przepisów teraz w zasadzie mówi się albo o zespole, już nie mówi się tak naprawdę o komisji. Dlatego też warto jest, jeżeli mamy stały skład zakładowy takiej komisji czy zespołu, no to oczywiście nadajemy każdemu z członków stosowne upoważnienie i mamy spokój. Natomiast jeżeli zmieniają się członkowie tego zespołu, na przykład co roku, wówczas musimy pamiętać o tym, żeby te upoważnienia anulować tym, którym już są niepotrzebne, a nadawać nowym. Tutaj też warto zwrócić uwagę na zapis ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, który mówi, że musimy raz do roku przeprowadzać audyt tych dokumentów, które zostały zgromadzone podczas działania zespołu. Jeżeli one są już niepotrzebne, czyli został osiągnięty cel przyznania świadczenia, wówczas tak naprawdę powinny zostać usunięte. I nie myślmy tutaj kategoriami już nawet nie policyjnymi, ale milicyjnymi, że dla celów dowodowych musimy te dokumenty przytrzymać 10 lat, bo może się okazać, że rzeczywiście ktoś nie był wcale chory, był zdrowy i wtedy mu, no i właśnie, co wtedy mu? Wtedy tak naprawdę nic mu nie zrobimy, a te kopie dokumentów nie będą stanowiły nawet dowodu w sprawie, bo pamiętajmy, że to nie będą kopie, a będą jedynie oświadczenia. Zatem jeżeli będziemy mieli podejrzenie, że nastąpiło bezprawne uzyskanie środków z funduszu, wówczas możemy skierować sprawę do właściwych organów. Dlatego też nie starajmy się gromadzić, jak w prokuraturze, zbyt dużo dokumentów, natomiast starajmy się dokładnie przestrzegać tego przepisu, który mówi o tym, że rzeczywiście dokumenty, które czy oświadczenia, czy wszelkie dane osobowe, które już nie są potrzebne do tego procesu funduszu, starajmy się anonimizować najszybciej, jak się da. Przynajmniej raz w roku, tak jak przynajmniej literalnie wpisane w ustawie. Kolejne pytanie, szanowni państwo, pytanie trzecie, co mamy drukować? To jest moje ulubione pytanie, które ostatnio rzeczywiście pojawia się. Pojawiało się pod koniec roku, ponieważ ci z państwa, którzy prowadzą, którzy posiadają normatyw kancelaryjny i posiadają w związku z tym jednolity rzeczowy wykaz akt, a w tym rzeczowym wykazie akt posiadają klasę dotyczącą ochrony danych osobowych, prowadząc jakąś dokumentację, jakąś korespondencję w zakresie tych danych osobowych, założyli teczkę, w której mają spis spraw. I teraz zastanawiają się w związku z tym, co ewentualnie wydrukować na dzień 31 grudnia, żeby móc tą dokumentację zamknąć i po 2 latach przechowywania w rejestraturze złożyć w składnicy akt czy w archiwum zakładowym. Wyraźnie chciałbym wskazać, że takiego obowiązku drukowania czegokolwiek nie ma. Z drugiej strony nic nie stoi na przeszkodzie, aby rzeczywiście te dokumenty, które posiadamy w systemie IDPO, wydrukować te wszystkie załączniki do księgi polityk i trzymać jako, powiedzmy, stan na dzień 31 grudnia zamknięty właśnie w tej sprawie, w tej klasie. Proszę zwrócić uwagę, postaram się państwu dla przypomnienia włączyć naszą aplikację DPO. O, w takim przykładowej naszej kwiaciarni, oczywiście jest to fikcyjna firma, możemy te wszystkie załączniki do księgi polityk, czy też rejestry czynności przetwarzania, czy przeprowadzone analizy ryzyka, czy złożone do chwili obecnej oświadczenia o zachowaniu tajemnicy, czy upoważnienia, czy ewidencje i tak dalej, możemy wydrukować. Tylko może się okazać, szanowni państwo, że to jest naprawdę no, może kilkadziesiąt, a może w niektórych przypadkach kilkaset stron. Pytanie, czy warto? No, w czasach takiej pełnej ekologii, czy warto poświęcać się ryzę papieru, żeby mieć dokumenty, które rzeczywiście bardzo szybko tracą tą przydatność dowodową. Ale jeżeli ktoś sobie życzy, oczywiście nie ma takiego problemu. Zwróćmy uwagę na to, że one, te dane zawsze są dostępne i zawsze są aktualne w systemie IDPO. Także w sytuacji, kiedy czy organ kontrolny, czy przełożony będzie potrzebował tych danych, zawsze będzie miał do nich dostęp. Przepraszam bardzo.
Zatem na takie właśnie krótkie bardzo pytanie, co mamy drukować, można powiedzieć, no to, co Państwo tak naprawdę chcecie drukować, to oczywiście możecie w każdej chwili, do tego jest przecież dostęp do tej aplikacji DPO, natomiast chyba nie ma przepisu prawa, który by nakazywał Państwu drukowanie załączników do Księgi Polityki i wprowadzanie, czy to do akt osobowych, czy to do właśnie oddzielnego segregatora stanowiącego tą odpowiednią kategorię w rzeczowym wykazie akt. Oczywiście nie dotyczy to sytuacji, w której mamy drukować oświadczenia do podpisu i upoważnienia, które powinny być podpisane przez reprezentanta administratora danych. Warto też pamiętać o tym, że planujemy w najbliższym czasie wdrożenie systemu, który będzie takiej, powiedzmy, nowelizacji do naszego systemu IDPO, aktualizacji pewnej, która ma spowodować, że upoważnienia będą przesyłane pocztą elektroniczną. Zatem będzie to jeszcze prostsze i łatwiejsze rozwiązanie, kiedy będzie automat wysyłał takie upoważnienie do osoby, której to upoważnienie ma dotyczyć. Niektórzy z Państwa życzą sobie takiego rozwiązania, oczywiście ci z Państwa, którzy nie będą chcieli skorzystać z tego rozwiązania, nadal będzie można drukować i w ten sposób tradycyjne upoważnienie drukować przekazywać jedną kopię osobie upoważnionej, bądź też nie, bo to też pamiętacie Państwo, w niektórych przypadkach były pytania, czy właśnie drukować upoważnienie w dwóch egzemplarzach, czy w jednym. Możemy dla celów dowodowych oczywiście poprosić o podpisanie jednego egzemplarza dotyczącego do tego egzemplarza upoważnienia. W celach dowodowych ten podpis osoby, którą upoważniamy, podpis pracownika, łącznie z datą, będzie stanowił dowód na to, że pracownik był świadom zakresu upoważnienia, czyli będzie wiedział teoretycznie, do jakich danych ma dostęp i w jakim zakresie. Niektórzy z Państwa preferują, żeby jeden egzemplarz takiego upoważnienia przekazać właśnie pracownikowi, aby mógł on, kiedy zajdzie taka potrzeba, będzie mógł zajrzeć do tego upoważnienia i ewentualnie zweryfikować, czy to, co wykonuje w danej chwili, nie przekracza jego upoważnień. No jest to jakieś rozwiązanie. Jak najbardziej można takie rozwiązanie stosować. W niedużych firmach oczywiście chyba takiego problemu dowodowego nie ma, zatem to upoważnienie, które zostanie przekazane pracownikowi bez podpisu, też będzie wystarczające. W przepisach prawa nie ma takiego obowiązku, aby dokumentować podpisanie odebrania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych. Natomiast oczywiście warto byłoby, żeby one wydrukowane były, podpisane przez administratora, czy też osobę, która reprezentuje administratora, i przechowywane w jednym miejscu. I wcale to nie musi być, Szanowni Państwo, teczka określonej klasy. Z bardzo prostej przyczyny. Jeżeli przechowujemy teczkę z dokumentacją z poprzedniego roku, czy w ogóle po dwóch latach ona przechodzi do składnictwa, czy do archiwum zakładowego, no to wtedy stracimy dostęp do upoważnień wersji drukowanej. Żeby dokumentacja nie trafiła do składnicy akt, czy też do archiwum zakładowego, musielibyśmy wypożyczyć ją z tego archiwum albo przepisywać aktualną sprawę za każdym razem do nowego spisu spraw. Jest to bardzo niewygodne, mało sensowne, dlatego same upoważnienia, którym przecież nie nadajemy numeru sprawy, czy też oświadczenia, warto jest po prostu trzymać w odrębnej czy teczce i tylko dokładać na bieżąco nowe. Starych drukowanych upoważnień, które straciły swoją moc prawną, czy też zostały z innych przyczyn anulowane, nie powinniśmy usuwać. Niech one sobie leżą właśnie w przypadku dochodzenia do tego, kto w danym momencie czasu miał jakie upoważnienie. Jak najbardziej te papierowe, wydrukowane dokumenty będą stanowiły dla nas bardzo dobry materiał poglądowy. Rejestr czynności przetwarzania, Szanowni Państwo, nie polecam drukować, ponieważ RODO wyraźnie wskazuje na to, że mogą one przybrać formę elektroniczną. Dlatego one są wystarczające w naszym systemie. Oczywiście, tak jak powiedziałem, jeżeli ktoś chciałby co roku sobie gromadzić taki rejestr i weryfikować, czy też po prostu dla innych znanych sobie celów przechowywać ten rejestr w wersji drukowanej, może to jak najbardziej robić, tylko warto oznaczyć
dokładnie datę druku, ponieważ ona jest jakby wiążąca dla tego rejestru cyfrowego. Same księgi polityk oczywiście drukować Państwo też nie musicie. Księgę polityk otrzymaliście Państwo od nas w twardej okładce, w wersji takiej, którą rzeczywiście można przekazać do zapoznania się organowi kontrolnemu, który przyjdzie ewentualnie do nas i no, lektura tej księgi polityk zajmie inspektorom kontroli czas do momentu, aż przyjedziemy, żeby wspomóc Państwa w tych czynnościach kontrolnych, czy w zasadzie w obronie przed inspektorami prowadzącymi czynności kontrolne. Natomiast dla każdego pracownika, który jest upoważniony do przetwarzania danych osobowych, dostęp do Księgi Polityk znajduje się na naszej platformie learningowej, gdzie zawsze mają jakby dostęp do tych procedur i mogą się z nimi zapoznać. Zatem idea jest taka naszego systemu, żeby drukować rzeczywiście tylko rzeczy niezbędne. No oczywiście umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych drukować jak najbardziej trzeba, żeby zgodnie z prawem je zawrzeć. Aby miały moc prawną, muszą być przynajmniej podpisane przez jedną ze stron i przekazane w wersji elektronicznej, czyli złożony podpis kwalifikowany, czy też profil zaufany, jeżeli mamy system, który umożliwia takie podpisanie. Także tutaj jak najbardziej byłoby to rozwiązanie słuszne, natomiast już nie drukujmy rejestrów umów powierzenia, bo one mają tylko na celu udowodnienie przestrzegania zasady rozliczalności. Bardzo fajne pytanie ogólne, bardzo proste, ale z drugiej strony proszę zwrócić uwagę, jak wiele jest aspektów tego, jakie dokumenty mamy drukować. Podobnie jest z rejestrami naruszeń. Ale to pytanie wyodrębniłem i chyba ono jest tak, ono jest oddzielne. Pytanie czwarte, czy rejestrować naruszenia? No jasne, że tak, oczywiście. Musimy rejestrować naruszenia, taki rejestr oczywiście jest prowadzony w naszym systemie IDPO. W momencie, kiedy ktokolwiek będzie miał podejrzenie naruszenia ochrony danych osobowych, czy też zostanie ono ewidentnie stwierdzone, inspektor ochrony danych musi być niezwłocznie powiadomiony i musi rozpocząć czynności wyjaśniające, które w ciągu 72 godzin powinny się zakończyć albo zgłoszeniem do Urzędu Ochrony Danych Osobowych naruszeń ochrony danych osobowych, bądź też stwierdzenia, że to naruszenie nie nosiło znamion, czy ten incydent nie nosił znamion naruszenia, a jedynie stanowi właśnie jakieś inne niebezpieczeństwo. Ostatnio była taka sytuacja takiego incydentu informatycznego, który rzeczywiście z punktu widzenia nawet kodeksu karnego mógł zostać uznany za przestępstwo, natomiast z punktu widzenia ochrony danych osobowych nie stanowił naruszenia ze względu na to, że ten incydent informatyczny nie dotknął danych osobowych przetwarzanych przez administratora danych. Zatem ten właśnie czas na przeprowadzenie czynności wyjaśniających przez inspektora ma za zadanie zweryfikować sam fakt tego wystąpienia naruszenia, które podlega zgłoszeniu. Natomiast oczywiście rejestrować różnego rodzaju incydenty musimy. Może nie właśnie w formie naruszeń, ale tak jak mówi o tym nasza księga polityk, również zagrożeń, bo takowe zagrożenia, jeżeli wystąpią, również powinniśmy rejestrować po to, aby ewentualnie uzupełnić, uaktualnić nasz katalog czynników ryzyka, zagrożeń, bądź też rzeczywiście powinien stanowić przesłankę do tego, aby w tych podmiotach, gdzie jest kontrola zarządcza, wprowadzić to zagrożenie do systemu kontroli zarządczej i poprosić ewentualnie osoby, które mogą być tak zwanym właścicielem ryzyka, poprosić o przeprowadzenie analizy i ewentualnie wskazanie możliwych dalszych kroków mających na celu obniżenie możliwości zmaterializowania się tego czynnika ryzyka. Same naruszenia w czystej postaci jak najbardziej rejestrujemy i co do tego oczywiście nie ma wątpliwości, ponieważ sam fakt zamiatania pod dywan naruszeń stanowi samo w sobie naruszenie, które podlega karze, o której mowa zarówno w RODO, jak i w naszej ustawie o ochronie danych osobowych. Dlatego nie powinniśmy bagatelizować żadnych zagrożeń, żadnych sugestii i informacji, które otrzymujemy od personelu przetwarzającego dane osobowe.
Kolejne pytanie, czy dostęp do danych pracownika organu prowadzącego jest zgodny z prawem? Przepraszam. Oczywiście, Szanowni Państwo, pytanie ewidentnie pochodzi z jednostki, z placówki oświatowej, dla której organem prowadzącym jest jednostka samorządu terytorialnego. Dostęp do danych pracownika organu prowadzącego. Myślę, że to pytanie dotyczy dostęp do danych osobowych przetwarzanych na przykład przez szkołę i dostęp pracownika na przykład Urzędu Gminy. Odpowiedź najprostsza i taka chyba najbardziej jakby zgodna z pytaniem, tak, jeżeli prowadzone są czynności kontrolne przez tego pracownika organu prowadzącego, w ramach których to czynności tenże nasz kontrolujący ma prawo dostępu do tych danych osobowych. I wtedy oczywiście to upoważnienie wynika bezpośrednio z prowadzonych czynności kontrolnych na mocy wszak jakiejkolwiek ustawy, a tych, czy innego przepisu prawa, który pozwala na przeprowadzenie tej kontroli. Kontrole są różne, w zależności od tego, Szanowni Państwo, jaki organ oczywiście reprezentujecie, to pamiętajmy o tym, że mamy w przypadku podmiotów publicznych ustawę o kontroli w administracji rządowej, która wyraźnie wskazuje również na dostęp do danych osobowych, które muszą zostać udostępnione przez jednostkę kontrolowaną, ale tylko pamiętajmy wyłącznie w zakresie podlegającym kontroli. Jeżeli chodzi o jednostki samorządu terytorialnego, które podlegają kontroli swoich przełożonych, czyli załóżmy, mamy radę gminy, mamy również wyborców, którzy też kontrolują i też mają prawo kontroli. Ta kontrola jest weryfikowana a potem podczas wyborów, ale jeżeli chodzi o finanse, to mamy nadzór Regionalnej Izby Obrachunkowej, mamy przede wszystkim Najwyższą Izbę Kontroli, która również potrafi kontrolować zakres dotyczący ochrony danych osobowych. Na przykład NIK prowadzi kontrolę pod tytułem wdrożenie przez podmioty lecznicze regulacji dotyczących ochrony danych osobowych. Publikacja wyników miała nastąpić na przełomie trzeciego i czwartego kwartału. Jeszcze nic nie widzimy, co się dzieje. W ubiegłym roku NIK miał rozpocząć kontrolę planowaną pod tytułem wdrożenie przez administrację publiczną regulacji dotyczących ochrony danych osobowych po wejściu w życie RODO. No taka ciekawostka, prawda? Zatem proszę zwrócić uwagę, że podstawowym tym organem kontrolnym nie jest tutaj organ prowadzący. Natomiast jeżeli ten pracownik organu prowadzącego, w tym wypadku załóżmy pracownik organu nadrzędnego, przybywa do nas w ramach czynności kontrolnych, to zgodnie z upoważnieniem, które musi pokazać, no to może nie pokazać, ale teoretycznie musi mieć przy sobie zgodnie z przepisami prawa. Zakres tej kontroli, te dane, które wynikają z zakresu kontroli, oczywiście temu naszemu kontrolującemu jak najbardziej przekazujemy. Tutaj, Szanowni Państwo, może być często dużo takich wątpliwości. Mamy sytuację, w której na przykład organ prowadzący zapewnia wsparcie eksperckie swojego działu IT. W tym wypadku sytuacja jest troszeczkę inna. To jest stałe wsparcie, które jest na przykład realizowane na polecenie dyrektora placówki oświatowej. W tej sytuacji musimy zawrzeć jakieś porozumienie, które będzie obejmowało i regulowało te zasady, w których administrator danych, czyli placówka oświatowa, powierza do przetwarzania dane osobowe swoich uczniów, pracowników, rodziców, uczniów organowi prowadzącemu. W tej sytuacji takie porozumienie może być to nazwa dowolna, ale chodzi o umowę powierzenia przetwarzania danych albo inny instrument prawny, który będzie spełniał wymogi określone w artykule 28. Dobrym przykładem jest tutaj porozumienie zawarte w placówkach oświatowych samego miasta Olsztyna, a tak zwanego CIUWO, czyli organu powołanego przez Urząd Miasta, no ale to Centrum Usług Informatycznych Wspólnych Olsztyna rzeczywiście takie porozumienie zawarło i w związku z tym
ten dostęp informatyków ciągle rzeczywiście jest zgodny z prawem. Natomiast pamiętajmy, że jeżeli taki zakres, nawet już jeżeli mamy porozumienie zawarte albo podpisane umowę powierzenia przetwarzania danych, jeżeli ten zakres współpracy nagle się zmienia albo z jakichś przyczyn wprowadzamy nowy system informatyczny, bądź też otrzymujemy do użycia nowy system informatyczny, a dotychczasowe zapisy tego porozumienia czy umowy powierzenia nie obejmują tych danych, musimy tą umowę powierzenia przetwarzania danych, czy też to porozumienie aneksować. Kolejne pytanie, już ostatnie, szanowni państwo, dzisiaj, jakie upoważnienie, może jeszcze wracając do, jeżeli państwo pozwolicie, dostęp do pracownika organu prowadzącego. Dosyć często pojawiają się informacje i takie jakby obawy, że różne organy mogą kontrolować dane osobowe. Szanowni państwo, no, musimy patrzeć literalnie zgodnie z przepisami prawa. Pamiętajmy, że organem uprawnionym do kontroli przestrzegania ochrony danych osobowych jest organ nadzorczy. Tak? I w tym wypadku dla nas, dla naszego kraju jest to prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. I ten organ wysyła swoich inspektorów do kontroli. I tutaj rzeczywiście wszystkie zasady dotyczące ochrony danych osobowych mogą być kontrolowane, wszystkie upoważnienia, oświadczenia, umowy powierzenia, wszystkie konteksty przetwarzania, czy spełniamy wymogi bezpieczeństwa przetwarzania informacji, czyli artykuł 32, czy zawarliśmy wszystkie wymagane umowy powierzenia przetwarzania danych, czyli wszystkie przepisy będą rozpatrywane punkt po punkcie. Pamiętacie państwo informacje, czy nasze te dane przekazane podczas spotkania omawiającego kontrolę urzędu. Natomiast są też organy, które rzeczywiście wprowadzają sobie do swoich, bo tutaj chciałbym poruszyć dwie oddzielne sprawy. Mamy Państwową Inspekcję Pracy, która weryfikuje zgodność przetwarzania danych osobowych, o których mowa, załóżmy, w artykule 22 z 1 do 5, prawda? Wyraźnie jest to zapis kodeksu pracy. A zatem, jeżeli Państwowa Inspekcja Pracy kontroluje przestrzeganie przepisów kodeksu pracy, zatem jak najbardziej ma prawo również do kontroli tego wąskiego jednego artykułu 22 z indeksem 1 do 5. I co ciekawe, udało mi się dotrzeć do wyników kontroli. Pozwolę sobie przytoczyć z danych Departamentu Planowania Analiz i Ryzyka. Wynika, że w okresie od 1 lipca 2018 roku do 30 czerwca 2019 roku w trakcie 632 kontroli ujawniono nieprawidłowości związane z naruszeniem przepisów artykułu 22 z 1 paragraf 1 do 5 Kodeksu Pracy, określających zasady uzyskiwania przez pracodawcę danych osobowych od osób ubiegających się o zatrudnienie i pracowników. Także widzicie państwo, że akurat jeżeli chodzi o tego typu stwierdzone nieprawidłowości, oczywiście one nie będą skutkowały nałożeniem kary, o której mowa w RODO, czy też w ustawie o ochronie danych osobowych, czyli żaden z państwa, kto jest na przykład prywatnym pracodawcą, nie zapłaci 20 milionów euro, ponieważ Państwowa Inspekcja Pracy nie posiada legitymacji ustawowej do nałożenia tej kary. Taką karę administracyjną można nałożyć tylko prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Natomiast oczywiście podmiot kontrolujący, czyli PIP, stwierdzając takowe nieprawidłowości, może oczywiście powiadomić z urzędu prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych o stwierdzonych nieprawidłowościach, a wtedy przyjadą inspektorzy Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jeżeli chodzi oczywiście o Państwową Inspekcję Pracy i o ochronę danych osobowych w zatrudnieniu, to przypominam o organizowanym w lutym szkoleniu właśnie dotyczącym spraw kadrowych w związku z przestrzeganiem zasad ochrony danych osobowych i tam temat również artykułu 22 z indeksem 1, czyli zakres zbieranych danych będzie wyraźnie omówiony. Często też państwo, ci z państwa, którzy korzystacie z różnego rodzaju, czy uczestniczycie w różnego rodzaju programach unijnych, czy też innych form wsparcia, chociażby PARP-u. Rzeczywiście okazuje się, szanowni państwo, i to wyraźnie zostało wskazane przez zastępcę dyrektora Departamentu Kontroli,
że takowe ich kontrole prowadzone u beneficjentów mogą dotyczyć ochrony danych osobowych. Choć na przykład kontrola projektu z programu operacyjnego Inteligentny Rozwój oraz program operacyjny Polska Wschodnia. Weryfikowany jest fakt, czy beneficjent stosuje środki techniczne lub organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych odpowiednio do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. Zatem tutaj będziecie Państwo również mogli podlegać takiej kontroli, ale tutaj dla celów dowodowych będzie wystarczające wskazanie tych załączników, które zostały wprowadzone do aplikacji IDPO oraz posiadanie księgi polityk. Oczywiście też w niektórych przypadkach dodatkowo tam, gdzie prowadzone były audyty wstępne u Państwa, to również analiza ryzyka, która została przeprowadzona w ramach wdrożenia systemu zgodnego z RODO, również będzie ta analiza ryzyka mogła stanowić dokument, który będzie podlegał takiej kontroli. Często w przypadku projektów realizowanych w ramach programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój kontroli podlega sprawdzenie, czy beneficjent przetwarza powierzone mu dane osobowe zgodnie z RODO. Bardzo ogólne zagadnienie. Nie wiem, jak kontrolujący sobie poradzą z takim zagadnieniem. Przepraszam, czy mają dostateczną wiedzę merytoryczną, aby rzeczywiście przeprowadzić taką kontrolę, takie sprawdzenie całościowo, czyli zgodnie z podstawowymi przepisami dotyczącymi obowiązków administratora danych osobowych, czy chociażby samych zasad przetwarzania danych, o których mowa w artykule 5. Kolejny punkt. A propos beneficjentów. Czy posiada dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych? No tutaj oczywiście odpowiedź prosta, księga polityk i wszystkie załączniki, które do niej wchodzą. W tym załączniki, o których mowa w księdze polityk, załączniki numer 14, czyli te instrukcje dotyczące systemów informatycznych. Kolejne pytanie. Czy dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu aplikowania o środki unijne i realizacji projektów, w szczególności potwierdzania kwalifikowalności wydatków, udzielania wsparcia przez firmę projektów, ewaluacji, monitoringu, kontroli, audytu, sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w zakresie wskazanym w umowie o dofinansowanie projektu? Także w wąskim bardzo zakresie, tylko dotyczącym rzeczywiście, proszę zwrócić uwagę, tych danych, które mają dotyczyć danego projektu. Zresztą nigdy nie było sytuacji, w której dane zgromadzone na potrzeby jakiegokolwiek projektu były przetwarzane poza tym projektem. Podmioty, które realizują projekty unijne właśnie w tym zakresie programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, rzadko kiedy chciałyby w ogóle, czy miałyby jakąś podstawę prawną do przetwarzania danych osobowych poza realizacją projektu. O, i kolejne, ostatnie takie sprawdzenie. Weryfikowane jest ewentualne powierzenie przetwarzania danych innym podmiotom. No i tutaj często w tych umowach, w tych projektach unijnych, w umowach, które stanowią załączniki do tych umów, bardzo często zdarza się, Szanowni Państwo, zapis, który wskazuje na obowiązek zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych między instytucją pośredniczącą, a powiedzmy placówką, która jest tym beneficjentem ostatecznym, czy też uczestnikiem projektu. Dlatego warto jest, aby przeanalizować zapisy umowy, jeżeli oczywiście macie Państwo problemy, albo problemy, czy pytania, czy wątpliwości, prosimy kierować się do nas, przesyłać linki do projektów, linki do regulaminów, do umów, bo w internecie rzeczywiście publikowane na stronach Biuletynu Informacji Publicznej stosownych ministerstw albo właśnie PARP-u są, albo urzędów wojewódzkich są rzeczywiście te dane dostępne, także przeanalizujemy i zweryfikujemy w ramach takiego pozaplanowego audytu, przeprowadzimy Państwu tą zgodność z zapisami projektu. Dlatego stąd moje takie szerokie rozwinięcie tego pytania piątego, ponieważ początek roku jest często tym okresem, w którym zaczynają się te kontrole. Rzeczywiście dosyć dużo dodatkowych sił i środków jest poświęcanych przez te nasze organy kontrolne na to, żeby w pierwszym etapie
czy w pierwszym kwartale tego roku, nowego roku, wykonać plan kontroli, albo przynajmniej zacząć tę kontrolę z takim przytupem. Dlatego dosyć dużo jest teraz tej pracy przygotowawczej przed tymi kontrolami. Wiemy już z autopsji, że one rzeczywiście zaczynają mieć miejsce. Dlatego też, gdyby jakiekolwiek były wątpliwości, czy niejasności, albo obawy, to prosimy śmiało o kontakt. Po to właśnie jesteśmy, żeby, jeżeli chodzi o ochronę danych osobowych państwa, całkowicie uspokoić i zapewnić tą zgodność z przepisami RODO. No i przechodzimy w końcu do ostatniego pytania. Jakie upoważnienia dla rady rodziców? No oczywiście pytanie tylko dla placówek oświatowych, dla szkół, przedszkoli. Zwróćmy uwagę na to, że rada rodziców jest organem szkoły. I tyle. W związku z tym, że jest organem statutowym szkoły, no to odpowiedzmy sobie na pytanie, kto jest administratorem danych? Szkoła. Zatem upoważnienia dla członków Rady Rodziców, dla przewodniczącego, dla każdego z członków Rady, nadajemy takie, jakie one rzeczywiście będą wymagane. Rzadko się zdarza, żeby Rada Rodziców interweniowała bezpośrednio w sytuację dotyczącą pojedynczego ucznia. Jest to albo całkowicie niedopuszczalne, albo bardzo marginalna sytuacja, ale czasami takie rzeczy się zdarzają, więc w takiej sytuacji oczywiście musimy pamiętać, żeby do danego upoważnienia, czy do danego zbioru, czy też procesu upoważnienie nadać. W sytuacji, w której Rada Rodziców ubezpiecza uczniów, gdzie dochodzi do sytuacji tylko ustaleń stawki, czy też podpisania umowy, to rzeczywiście nie ma tam mowy o danych osobowych. Jeżeli natomiast Rada Rodziców uczestniczy, chociażby organizacja studniówki. Studniówkę organizuje Rada Rodziców. W tym wypadku rodzice sami decydują, gdzie będzie ta studniówka, kto zapewnia catering, muzykę itd., itd., kto ewentualnie robi zdjęcia. Czyli to tak naprawdę pozostaje w gestii rodziców, ale w wyłączeniu, czy jakby poza teoretycznie szkołą. Mimo że wykonuje to Rada Rodziców, ale to nie jest jej statutowa działalność, tak? Nie jest to ustawowy obowiązek Rady Rodziców. Natomiast przetwarzanie danych osobowych, gdyby miało rzeczywiście miejsce, załóżmy, Rada Rodziców kupuje nagrody dla trójki najwybitniejszych uczniów w szkole i samodzielnie wypełnia dyplomy, to w tym wypadku oczywiście nadajemy upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w tym najprostszym zbiorze, w tym najprostszym procesie uczniowie czy dziennik lekcyjny, w zależności od tego, jak mamy nazwany ten proces. Możemy również, i to też jest wygodne rozwiązanie, stworzyć odrębny proces, na przykład dokumentacja Rady Rodziców. W tym wypadku ta dokumentacja Rady Rodziców będzie obejmowała w danym momencie te zbiory danych osobowych, albo dokładnie te kategorie danych, które będą wymagane w tym danym momencie. I wówczas tylko do takiego procesu, do takiego zbioru nadajemy upoważnienie do przetwarzania danych osobowych. To rozwiązanie chyba najprostsze, ale to też mówię, w zależności od tego, o jakiej placówce oświatowej mówimy. Są sytuacje, w których rzeczywiście Rada Rodziców jest bardzo prężna, bardzo silnie działająca, wpływająca czasami nawet na obsadę etatową, w tym rozumieniu, że rzeczywiście pilnuje, żeby nauczyciele trzymali odpowiedni poziom edukacji swoich dzieci, swoich uczniów. Natomiast z drugiej strony są też Rady Rodziców, które są całkowicie w cudzysłowie fikcyjne, gdzie mamy prężnego wychowawcę, który rzeczywiście w cudzysłowie ogarnia wszystkie sprawy, a rzeczywiście ta Rada Rodziców, ten nawet wyłoniony przedstawiciel trójki klasowej do Rady Rodziców Szkoły, rzeczywiście jest tylko taką w cudzysłowie marionetką, która nie bardzo wie, co się nawet dzieje, a więc w związku z tym danych osobowych uczniów nie przetwarza. Zatem tutaj pamiętajmy o tym, że w przypadku, kiedy macie Państwo wątpliwości, to jak zwykle proszę do nas pisać, czy też dzwonić, będziemy na jakby kanwie tej sytuacji faktycznej decydować o tym, czy zalecać Państwu wydanie jakichś upoważnień do przetwarzania danych osobowych, czy też nie. To było ostatnie pytanie na dzisiaj. Widzę, że szanowni Państwo, pytania pojawiły się jakieś w międzyczasie na czacie. Oczywiście żadnych pytań nikt nie przerywał mi w trakcie. Zapomniałem na początku powiedzieć, że
Jak najbardziej, oczywiście za każdym razem może mi przerywać, można odzywać się, przejmować jakby prowadzenie naszego spotkania, aby dodatkowe pytania zadawać, czy ewentualnie jakieś inne okoliczności, które by na tą odpowiedź wpływały. Ale nikt tego nie zrobił, zatem dzisiaj mamy tylko pytania. Już je, szanowni Państwo, uruchamiam. Mamy pierwsze pytanie. Przepraszam, czy wystarczy ogólna zgoda na przetwarzanie danych osobowych? Nie, szanowni Państwo, nie ma czegoś takiego jak zgoda ogólna. Zgoda musi rzeczywiście dotyczyć określonej kategorii danych osobowych, co do których wyrażamy zgodę, i musi dotyczyć określonego celu, dla którego ta zgoda ma zostać wyrażona, no i oczywiście właściwemu administratorowi danych. Czyli pojęcie zgoda ogólna jest bardzo nieprecyzyjna, a w związku z tym nie może być również uznawana za zgodna z zasadą rozliczalności, o której mowa w artykule 5 ust. 2 RODO. Również, szanowni Państwo, nie powinniśmy nadawać upoważnień tego typu, w takiej formule. Upoważniam do przetwarzania danych osobowych zgodnie z zakresem obowiązków. Bo znowu zakres obowiązków to jest tak naprawdę tylko kwestia czynności, które wykonuje pracownik, a nie zawsze katalogu chociażby dokumentów, do których ma mieć dostęp. Dlatego to jest jakby całkowicie, i też praktycznie dosyć często o tym opowiadam, że to są dwa zupełnie inne dokumenty, dlatego one są oddzielnymi dokumentami. Zakres czynności czy zakres obowiązków pracownika, a zgoda, czy przepraszam, upoważnienie na przetwarzanie danych osobowych, to jest zupełnie inna rzecz. Zatem nie możemy tutaj tak naprawdę jakby dorozumieć sytuacji, w której zgoda ogólna będzie stanowiła tą przesłankę legalności do przetwarzania danych osobowych w dowolnych kontekstach przetwarzania. I znowu wracając jakby do wcześniejszych wypowiedzi. Za każdym razem, kiedy będziecie Państwo potrzebowali zgody na pojawiający się nowy kontekst przetwarzania, albo dla nowych osób, albo dla nowych zbiorów, albo dla nowych sytuacji, bardzo proszę nas informować, bo to jest punkt kontaktowy, proszę przesyłać swoje wątpliwości albo dzwonić, przygotujemy dokładnie konkretną klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych. Musimy też pamiętać, szanowni Państwo, że w przypadku zgody, która będzie dotyczyła nowych osób, których dane przetwarzamy, musimy zrealizować obowiązek informacyjny, o którym mowa w artykule 13, ustęp 1 i 2 RODO. Mam nadzieję, że wyczerpałem to pytanie Pani Doroty. Przechodzimy do kolejnego. Ach, czy na koniec roku należy wydrukować RCP i włączyć do spisu spraw w danej klasie spraw? Zapewne to pytanie padło w trakcie, kiedy omawiałem, co mamy drukować. No tutaj jak najbardziej potwierdzam, czy należy? Nie należy, ale można, nikt nie zabrania. W związku z tym, jeżeli ktoś z Państwa sobie życzy, można wydrukować rejestr czynności przetwarzania, no i oczywiście rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania i włączyć się do danej teczki, oczywiście wpisując do spisu spraw. Dla celów dowodowych może on sobie leżeć. W niektórych rzeczowych wykazach akt widziałem, że ochrona danych osobowych posiada tą przydatność, czy to ta klasa przechowywania jest od 5 do 10 lat. Pamiętajmy, że w niektórych sytuacjach, gdzie będziemy mieli dane osobowe podlegające wcześniejszemu wybrakowaniu, chociażby sytuacji zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, to tutaj, jeżeli nawet w rzeczowym wykazie akt wpiszemy sobie 10 lat albo 100 lat i dyrektor archiwum państwowego wyrazi nam na to zgodę, czyli zaakceptuje nasz normatyw kancelaryjny, no to i tak będziemy musieli co roku dokonywać analizy i brakowania tych dokumentów, które straciły swoją przydatność. Natomiast jeżeli chodzi o sam rejestr czynności przetwarzania, nikt nie zabroni Państwu, jeżeli wydrukujecie na koniec roku, wstawicie odpowiednią powiedzmy datę na dole, napiszecie, że wydruk z dnia 31 grudnia na przykład 2019 roku, podpiszecie się, tak żeby nikt nie miał wątpliwości, jakiej daty dotyczy ten nasz rejestr. I kolejne pytanie, które się pojawiło,
Czy jednostka nadrzędna może kontrolować ochronę danych osobowych w jednostce podległej? No to tak, to rzeczywiście, to już też troszeczkę ten temat omawialiśmy. Jednostka nadrzędna, szanowni państwo, może kontrolować ochronę danych osobowych w jednostce podległej, jeżeli rzeczywiście wynika to na przykład z uprawnień ustawowych przysługujących tej jednostce, bądź też dotyczy to jedynie zweryfikowania faktu posiadania, czy na przykład nieposiadania polityk ochrony danych osobowych, o których mowa w artykule 24, jak państwo pamiętacie, bądź też zasad na przykład dotyczących realizacji praw osób, których dane dotyczą, o których mowa z kolei w artykule 40, tak? Czyli te elementy kodeksu postępowania. Jak najbardziej tutaj w takim zakresie może, natomiast pamiętajmy, że to nie będzie kontrola prowadzona w trybie określonym w przepisach RODO oraz w trybie, o którym mowa w ustawie o ochronie danych osobowych, który przysługuje jedynie kontrolerom Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Natomiast jednocześnie w sytuacji, kiedy po otrzymaniu protokołu pokontrolnego, bo pamiętacie państwo przecież, że po każdej kontroli otrzymujecie państwo taki protokół, znajdą się zalecenia, w których będzie informacja albo stwierdzenie nieprawidłowości polegającej na tym, że według kontrolującego coś się nie zgadza z RODO albo z ustawą ochrony danych osobowych, no to mamy sytuację patową, mamy tak naprawdę wolność jakby realizacji systemu ochrony danych osobowych, który spoczywa na administratorze danych oraz zalecenie, które w ramach konsultacji z Urzędem Ochrony Danych Osobowych może zostać przekazane właśnie do Warszawy na celem zweryfikowania, czy zalecenie jednostki nadrzędnej, tego naszego przełożonego, tak to nazwijmy w cudzysłowie, powinno zostać przyjęte i w związku z tym wprowadzone do naszego systemu ochrony danych osobowych. Często się zdarza, że kontrolujący patrzą na swój system ochrony danych osobowych i na przykład wzorując się na niektórych, organach, na przykład na Urzędzie Zamówień Publicznych, próbują stosować klauzulę informacyjną, której wzór przygotował Urząd Zamówień Publicznych, a która przecież no, nie jest do zastosowania wszędzie. Gdybyśmy takie zalecenie otrzymali, to wiadomo, że ono będzie no, nie do wprowadzenia. Nie jesteśmy w stanie zaakceptować zaleceń, które albo uważamy za niezgodne z prawem, albo które rzeczywiście są całkowicie przeczą zasadom, o których mowa w RODO. No w tym wypadku pamiętajmy, że do protokołu pokontrolnego kierownik jednostki kontrolowanej może wnieść zastrzeżenia w zależności od terminu, tam od 7 do 14 dni, w zależności od tego, jaka to jest chyba kontrola. Nie pamiętam szczegółów, dawno już nie zajmowałem się kontrolą chociażby w administracji rządowej, także nie pamiętam, po prostu te terminy wypadają z głowy. Natomiast pamiętajmy, że ślepo nie stosujemy zaleceń jednostki nadrzędnej. Dlaczego? Ponieważ w trakcie kontroli Urzędu Ochrony Danych Osobowych odpowiemy za zrealizowanie zalecenia, nawet jeżeli uznamy, że ono jest niezgodne z prawem, ale wdrożyliśmy, bo się tak strasznie boimy jednostki nadrzędnej, to i tak Urząd Ochrony Danych Osobowych będzie miał pretensje do nas, jako do administratora danych osobowych, że mając inspektora ochrony danych, mając Urząd Ochrony Danych Osobowych, nie zweryfikował tego zalecenia pod kątem zgodności z prawem. A niestety czasami tak się zdarza, że zalecenia nie są do końca spójne, jeżeli chodzi o tą wąską dziedzinę, jaką jest ochrona danych osobowych. Bardzo często jednostka nadrzędna kontrolować nas powinna, znaczy z założenia zawsze powinna nas kontrolować, jeżeli chodzi o nasze ustawowe funkcje i ustawowe prerogatywy. Natomiast sam fakt kontroli dotyczącej ochrony danych osobowych powinien być pozostawiony Urzędowi Ochrony Danych Osobowych. Analogiczna sytuacja, szanowni państwo, miała miejsce ładnych parę lat temu, po nowelizacji ustawy o ochronie informacji niejawnych, gdzie jednostką kontrolującą systemy, tak zwane SWBS-y, czyli systemy bezpieczeństwa informacji takiej właśnie niejawnej, gdzie były komputery posiadające licencję tempestu, czyli można było przetwarzać na nich dane, czy zastrzeżone, czy poufne, czy ściśle tajne, wszystkie te zasady dotyczące wstępu do kancelarii tajnej,
rzeczywiście podlegały kontroli jedynie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. I co ciekawsze, szanowni państwo, w jednej ze służb mundurowych istniało takie założenie, że jeżeli jesteśmy jednostką nadrzędną, to kontrolujemy wszystko. Wszystko w każdym zakresie. W związku z tym przedstawiciele jednostki nadrzędnej jeździli do tych swoich jednostek i kontrolowali je chociażby w zakresie dotyczącym tego bezpieczeństwa informacji niejawnych. I co się okazało, szanowni państwo, w trakcie jednej z kontroli ABW agencja zarzuciła, że jednostka nadrzędna złamała prawo, ponieważ nie posiada kompetencji do prowadzenia takich kontroli. No zresztą ciężko byłoby stwierdzić, weźmy tu przykład placówki oświatowej, szkoły i jednostki organu prowadzącego, czyli gminy. No najprościej mówiąc gminy albo urzędu miasta, wszystko jedno. Załóżmy, że przyjeżdża inspektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta do szkoły i zaczyna kontrolować szkołę w zakresie BHP albo bawi się w sanepid. Szanowni państwo, wyraźnie ustawa wskazuje, kto może kontrolować w jakim zakresie. Także tutaj nie powinniśmy, bacząc na zapisy ustawy umożliwiającej kontrolę czy zweryfikowanie zgodności z prawem funkcjonowania jednostki podległej, samo sformułowanie nadzoru nie powinno mieć zastosowania do takiej definicji rozszerzającej o kontrolę w trybie szczegółowo określonym w przepisie prawa rangi ustawy. Zatem tutaj w naszym przypadku pamiętajmy o tym, że ustawa o ochronie danych osobowych wyraźnie wskazuje na zasady kontroli, na tryb, na zakres jej prowadzenia, na całe postępowanie kontrolne. Także tutaj, szanowni państwo, jakby w zależności od tego, oczywiście no to jest trudny temat, tak? No bo jeżeli ktoś, powiedzmy prezydent albo wójt, w upoważnieniu do przeprowadzenia kontroli rzeczywiście wpisze taki temat ochrona danych osobowych w jednostce, to jest temat woda. To nie wiadomo, jak tutaj kontrolujący zabierze się do tego, no a przede wszystkim, jakie ma kompetencje, żeby kontrolować nas w zakresie ochrony danych osobowych. No ale oczywiście, gdyby taka sytuacja miała miejsce, jak zwykle ponownie prosimy o telefon, przyjedziemy, no i raczej, no proste jest założenie, szanowni państwo, no to przyjedziemy w 3 osoby. My trzech prawników zajmujących się ochroną danych osobowych od lat i jeden inspektor, czy to z urzędu gminy, czy z urzędu miasta, który jest specjalistą w innej zupełnie dziedzinie, kontra my. No wiadomo, jaka będzie kontrola. No miejmy nadzieję, że pozytywna, tak? Także tutaj nie ma obaw o kontrolę, jeżeli chodzi o jednostki nadrzędne. Jeżeli ktoś z państwa będzie kontrolowany albo taką informację otrzyma, że będzie ta kontrola obejmowała dane osobowe, to prosimy o taką informację. Możemy w tej kontroli uczestniczyć i nie ma problemu. Na pewno okaże się, że nie ma żadnych zastrzeżeń, nie ma żadnych uwag. To było już ostatnie pytanie, szanowni państwo, w dniu dzisiejszym. Nikt dodatkowych pytań, widzę, nie zadał. Także przypominam, szanowni państwo, kolejne spotkanie za tydzień, już troszeczkę w nowej formule, będzie obowiązywała wcześniejsza rejestracja. Także będzie państwo z automatu otrzymywać po zarejestrowaniu się maila, który będzie również zawierał nowy kod dostępu do naszego pokoju e-learningowego. No, zmuszeni byliśmy do wprowadzenia takich zmian ze względu na liczbę uczestników. Niestety akurat dzisiaj zmieściliśmy się w tym przyznanym limicie, natomiast niestety często się zdarza, że macie państwo pretensje, że no nie możecie się do tego pokoju zalogować, ponieważ albo już system nie wpuszcza do pokoju, albo została ta liczba przekroczona. Chcielibyśmy, aby wcześniej te osoby, które rzeczywiście mają czas, mogły się zarejestrować i wtedy będziemy mieli pewność, że te osoby będą. Natomiast jeżeli oczywiście będą to spotkania za krótkie, albo będziecie chcieli państwo rzeczywiście w większej liczbie uczestniczyć, to jak najbardziej możemy czy wyznaczyć dodatkowy termin takich naszych spotkań. Zrobimy zamiast wtorkowych spotkań czwartkowe obiady, to już będzie rzeczywiście jak u króla i być może ten termin drugi i późniejszy będzie też dla państwa odpowiedni. Ale to oczywiście jest jeszcze pieśń przyszłości, zobaczymy, co czas przyniesie. Bardzo państwu dziękuję za dzisiejsze spotkanie.
praktycznie w ciągu godziny widzę, zamknąłem się, także udało mi się nie przekroczyć czasu. Wszystkim babciom, jeżeli takowe są, i dziadkom, bo przecież jutro dzień dziadka, wszystkim, którzy będą, którzy czy korzystają z tego święta, czy będą swoim dziadkom składać życzenia, no to pamiętajmy, że to dni świąteczne. Życzę wszystkim wszystkiego dobrego. Pozdrawiam serdecznie wszystkich uczestników dzisiejszego spotkania i oczywiście zapraszam za tydzień. Dziękuję bardzo. Do widzenia.